Cześć, Michał Koper z portalu ringpolska.pl, witam Was serdecznie. Moi drodzy, takie dwa szybkie, ekspresowe newsiki bez zbędnego gadania. Po pierwsze, primo, będzie mała korekta terminu walki Artura Szpilki z Łukaszem Różańskim, pas WBC International kategorii Bridger. Do tej walki dojść miało 8 maja w Rzeszowie. Dojdzie w Rzeszowie faktycznie, ale w nieco innym terminie. Miała być to tajemnica, no ale Artur się dzisiaj wysypał na Twitterze, pisząc, że nie wie tak naprawdę, kiedy z Różańskim się zmierzy. Kiedy? Dowiecie się niebawem. Być może już jutro będzie oficjalny komunikat grupy Knockout Promotions, także śledźcie media społecznościowe Knockout. Od razu uspokajam, nie będą to żadne przenosiny na wrzesień albo nie wiem, na sierpień roku 2028. Jeno, taka malutka, drobniutka korekta terminu, także wszystko jest ok, bo jak Szpila wczoraj te diabełki, zmartwione buzie na Twitterze zamieścił, to niektórzy już zaczęli spekulować, że Różański na dopingu walki będzie. Walka będzie, tylko w nieco innym terminie. Na po drugie, primo, drugi news, niestety prawdopodobnie nie będzie walki Michała Cieślaka z Jurim Kaszyńskim. To był świetnie zapowiadający się pojedynek w wadze junior ciężkiej, pojedynek, który zwycięzcy, no my wierzymy, że Michałowi Cieślakowi, otworzyłby drogę do walki o tytuł Mistrza Świata Federacji IBF. Tam na tronie IBF zasiada Myles Bredis, który być może niebawem przeniesie się do wagi ciężkiej, byłby wakat. Kaszyński jest wysoko, Cieślak jest wysoko w tym rankingu. Gdyby Cieślak wygrał z Kaszyńskim, miałby drogę niemal otwartą do pasa. Natomiast ta gala miała się odbyć, ta walka, to była walka wieczoru gali Polsat Boxing Night. Ta gala miała się odbyć 17 kwietnia. Przeniesiono na później tę galę, na 14-15 maja, na połowę maja. Natomiast pojawił się kolejny problem. Nawet jeśli ta gala się odbędzie 15-14 maja, jeśli Cieślak do ringu wyjdzie, no to prawdopodobnie niestety nie z Jurim Kaszyńskim, bo Kaszyński 17 kwietnia, czyli w tym pierwszym terminie Polsat Boxing Nightu, boksował będzie w Rosji. Naprawdę jest mało realne, żeby po tej walce 17 kwietnia przyleciał tutaj nagle Dreca z Michałem Cieślaką w połowie maja, także ta opcja dla Michała Cieślaka niestety prawdopodobnie odpada. I to tyle. Tak na szybko. Tyle. Idę łapać motyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Buongiorno i nasłuchujcie informacji na temat nowego terminu walki Szpilka Różański. Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión.